السلام عليكم ومرحبا بكم. فيتام في تام فيديو زابوزنا ميشي زي سبوغوسكو عين إتاك في شيشان تو ناشا لينيا زاشينامي ناد لينيو تاكي ماوين اي زفينكشيمي بود لينيو امامي لتركا عين. To taka spółgłoska, która powstaje przy szczelnym zwarciu mięśni krtani i jednoczesnej wibracji strun głosowych. Jak baran. Podobnie jest, znaczy podniebienie jest uniesione, a przy usta przypływa strumień powietrza. Na początku wyrazu ta literka pisze się w taki sposób. I ta literka EIN ma cztery pozycje w wyrazie. Na początku wyrazu i łączymy je z lewej strony. W środku wyrazu to piszemy ją w taki sposób. Łączy się z prawej i z lewej strony. Na końcu wyrazu to piszemy ją tak. Tak jak w środku wyrazu, tylko teraz idziemy w taki sposób. I w formie samodzielnej mamy literkę EIN. Tak. Już pisaliśmy na początku. Teraz stawiamy samogłoska fetha nad ein i mamy a. Stawiamy damma i mamy u. Stawiamy sukun i mamy e. Stawiamy kasra. Kasra możemy stawiać tu albo tu i to bez różnicy. Ja stawię tu i będzie ej. Jeśli stawiamy podwójne damma, to mamy un. Czytamy od początku. A, u, e, i, un. Dodajemy do literki in samogłoska długa alif. I mamy a. Dodajemy do niej samogłoska długa wow. I mamy u. Dołączymy teraz samogłoska długa je. I mamy i. I jak mówiliśmy dla innych literek, je możemy łączyć jako samogłoską długą w środku wyrazu ej. Nasza spółgłoska ein w środku wyrazu z samogłoską je w środku wyrazu ej. I tak mamy a, u, ej, ej. Ej. W tym wideo piszemy od razu przykłady wyrazów z literką EIN i z poprzednimi literkami. Na początku wyrazu piszemy literkę EIN. Łączymy ją z półgłoską JE. I na końcu wyrazu z półgłoska NUN. Stawiamy fetha nad ein i mamy a. Sukun nad je i mamy j. I podwójna damma nad nun i mamy nun. Wyraz był ainun i oznacza oko. Zobaczymy przykład z ein na środku wyrazu. Zaczynamy od spółgłoska nun. I nasz ein w środku wyrazu
łączy się z prawej i z lewej strony i pisze się tak. I kończymy z półgłoską mim. Stawiamy z fetha nad nun i mamy na. Fetha nad ein i mamy a. I sukun nad mim i mamy m. Wyraz to naam i oznacza tak. Jeszcze jeden przykład. Ein na początku wyrazu łączymy z półgłoską ra. I jeszcze mamy spółgłoska B. Nie łączymy ją z ra, bo ra nie łączy się z lewej strony. I spółgłoska je na końcu wyrazu. Fetha dla literki A, ein, i mamy A. Fetha dla ra, i mamy ra. Kasra dla B, i mamy B. Szedda plus podwójna damma dla ja i mamy jun. I wyraz to arabijun. Arabijun. I znaczy arab albo arabski. Przymiotnik arabski. Zobaczymy jakiś przykład z literką ein na końcu wyrazu. Ra na początku wyrazu. B z półgłoską długą je. I nasza spółgłoska ein, która się pisze na końcu wyrazu w taki sposób. Teraz stawiamy fetha nad ra. Ra. B jest samogłoską długą je i mamy b. I podwójna damma nad ein i mamy un. Wyraz rabi'un to może oznaczać trawa albo wiosna. Może jeszcze jeden przykład. Sin i B i nasz ein w środku wyrazu i kończymy na ca marbota. Stawiamy fetha nad sin i mamy sa. Sukun nad B i mamy B. Fetha nad ein i mamy A. I podwójna damma nad ca marbuta mamy tun. Wyraz seb'atun i oznacza 7. Dziękuję i zapraszam na następny wideo.